Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuwendryka in the cage.pl, jesteśmy na gali KSW 80, ze mną Paweł Pawlak, który był w narożniku Bartka Gładkowiczana. Co tam poszło nie tak? Czy to jest ta kwestia kategorii wagowej? Nie, wiecie, na początku bardzo dobrze chodził Bartek, trafiał go tymi sierpami, nawet po pierwszym sierpie no, trochę zatańczył, piwowarczyk, ale dostał później przy tym siatce czystego prawego i prawdopodobnie ma coś z oczodołem, chyba złamany, nie wiadomo, i od razu już nie widział na prawą stronę nic, nie? No później to już wiadomo, no już nie widział za bardzo, no to te ciosy już wchodziły wszystkie i za bardzo nie wiedział, co zrobić Bartek, no nie widział po prostu, tak jak teraz z nim rozmawiam, więc szkoda, był bardzo dobrze przygotowany. Chciał pokazać siebie i niestety wyszło jak wyszło. No, tak jest MMA, nie? Ale ty uważasz, że ta kategoria półciężka jest faktycznie dla niego, czy może jednak 8-4? 7-0 moim zdaniem. Nie, żartuję, 9-3 jest to dobra dla niego. On waży ze 108 kg, teraz jeszcze domasował mocno mięśniowo. Naprawdę dobrze to wyglądało w całym okresie przygotowawczym. No ale mówię, no jeden cios tak naprawdę tutaj, wiadomo, to też jest MMA, tak, więc... Jeden cios wystarczył, żeby go naruszyć i później no, dobijał mocno go piwowarczyk, ale no co mam powiedzieć, no to... naprawdę bardzo dobrze to wyglądało wcześniej, tak, na okresie sparingowym bym był bardzo dobrze przygotowany na to wszystko i myślę, że ten cios naprawdę zrobił robotę, bo jak nie widzisz, to też ciężko w ogóle walczyć, nie? No na dzisiaj to tyle z występów ośmiornic, no ale już za miesiąc Bartos wchodzi do klatki ze Szczepaniakiem. Mówi się dużo o tym, że Bartosowi już niektórzy pas założyli na biodra. Myślisz, że słusznie, czy jednak troszkę się lekceważy Artura? Może trochę niektórzy lekceważą. My nie lekceważymy na pewno. Wiemy, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Szykujemy się jak na mistrza świata, więc on będzie przygotowany bardzo dobrze na niego. Taktycznie, kondycyjnie i na pewno też siłowo jak zawsze. Także myślę, że to będzie dobra walka i dadzą chłopaki z siebie wszystko i pewnie będzie pierwszy pas ośmiornicy u nas właśnie w Łodzi, nie? Która runda i jaki sposób w takim razie? No myślę, że to może dłużej potrwać niż zwykle u Bartosa, ale obstawiamy trzecią rundę. No to dwóch pozostałych pretendentów, no to ty i Zuriko, to czy co, obu was można się spodziewać na Stadionie Narodowym? Miejmy nadzieję, że się uda, także zachęcajcie, że tak powiem, KSW i właścicieli, żebyśmy tam byli. Na pewno, no myślę, że nie wiem, moja walka na przykład z Tomkiem Romanowskim byłaby się bardzo dobrze sprzedała. Sportowo myślę, że jest idealna pod ten event. Dwóch fajnych zawodników, ja jestem numer jeden, on jest numer dwa. Romanowski jest efektownym strajkerem, bardzo fajne walki daje. Ja ostatnio też daję fajne walki, więc myślę, że to się sprzeda i się obroni typowo sportowo, tak? No może tam być mucka przez 5 rund, bo nie ukrywajmy, że ja jestem charakterem, nigdy się nie poddaję. Tomek tak samo, więc myślę, że to jest bardzo fajne zestawienie i zróbmy to, tak? Tak samo Zuricho z Wikłaczem, też kozak walka i to na pewno sportowo zdecydowanie się broni, nie? No bo o tej walce waszej, twojej z Tomkiem Romanowskim, no de facto, no nie chcę powiedzieć, że wiadomo, no ale jakby no było nieoficjalnie, że to jest taki eliminator, ta twoja walka i walka Tomka w Szczecinie. No ale rozumiem, że w takim razie żadnych oficjalnych ustaleń z KSW jeszcze nie ma. Nie, jeszcze nie mam, generalnie coś tam wiem, ale jeszcze... Ale co wiesz? Nie wszystko wiem. Coś tam wiem, ale nie wszystko wiem. Ale no, zobaczymy. Ja wierzę w to, żebym z wielkim zaszczytem zawalczył na tym narodowym, bo to jest coś pięknego. I tam jak rozmawiałem z paroma zawodnikami, to nic lepszego chyba nie można przeżyć w życiu. A taka chwila w życiu to jest niezapomniana do końca życia, nie? Więc zróbmy to, KSW. No póki co z 8-4 to wiemy, że wystąpi tam Mamed. Pytanie, jakiego rywala byś widział dla Mameda? No pytanie, czy w 8-4 może być jakiś super fight, tak? Też powiedział, że w kategorii ciężkiej już kończy karierę, więc chyba, że w 9-3. Jeszcze półciężka i 7-7 dostaje. Ale no wiecie, to jest Mamed Khalidow, mogą zrobić mu super fight, nie wiem, w 88 kg, 90, no to różnie, tak? To ma też przyciągnąć generalnie kibica do narodowego, tak? Więc... Może dostać jakiegoś super fighta moim zdaniem i żeby to się po prostu sprzedało, tak? Ale z kim? Bo mówi się o trzech nazwiskach, czyli Mashida, Lombard i Askam. Dokładnie. No jeszcze mogliby Pawlaka wrzucić w niego. No. Też by się, też ale to co z Romanowskim wtedy? No, później obronę bym miał z nim. Nie, szczerze mówiąc, no dużo słyszałem, że jest tam opcji na to, ale ja bym na przykład z Lombardem zobaczył tą walkę, nie? Bardzo fajna, też z fajną przeszłością, też już ma ze 44 lata. 45 i też na tych gołych pięściach tam bił się i... Trochę przegrywał. No, ale nie, chyba coś tam wygrywał też w te gołe pięści, nie?
nie pamiętam, ile tam było tych walk, ale no miał chyba z 5 porażek jakoś. Pasta chyba miał jakiś tam, nie? Czy nie? Nie pamiętam, czy... Także no, ale to się myślę, że broni, tak? No, Lombard bardzo znane nazwisko też na świecie, no. Chyba, że tutaj jakiegoś Freak Fightera znaleźć dla Mameda. No to powiedz jeszcze, no bo na tej walce twój były rywal, czyli Tom Breeze walczy z Bartkiem Leśko. Wiemy, że ten pojedynek miał być na początku inny, bo to miał być rewanż z Damianem Janikowskim. No ale ty z Tomem walczyłeś, dość szybko ci poszło. A jak widzisz tą walkę? Niby nielegalnie. No Tom dalej tak twierdzi. Niby dużo mediów mówi, ale... Nie wiem, czy widziałeś w środę, Tom powiedział, że dalej tak uważa. No tak, ale wiecie, on będzie zawsze tak mówił. Ale no, złożył protest, trzech bardzo dobrych sędziów powiedziało, że tam jest wszystko okej, że to, nie wiem, że to było też w ruchu wszystko i tak dalej, no wszystko tam było w porządku, więc ja tam się nie stresuję tym, że on tak mówi, tak? Także, ale ja obstawiam moim zdaniem, że Leśko będzie mądrzejszy w tej walce. Breeze moim zdaniem coś się tak spina, że tak powiem, mentalnie mocno. Leśko podejdzie do tej walki luźno i moim zdaniem go wypunktuje. No okej, okay, no dobrze, no to chyba tyle ode mnie. Czekamy w takim razie, czy zawalczysz na Stadionie Narodowym, oczywiście życzymy tego. No i co, i czekamy i właściwie widzimy się za miesiąc w Tomaszowie. Dokładnie, pewnie też tam będę pomagać chłopakom, też Krakus się tam bije przecież od nas, także mamy dwóch z Octopusa. No właśnie, no Krakus przecież sporo przerwy. Półtora roku, tak, dlatego teraz mocno się szykuję i chcę dać czadu generalnie, więc dwie, no wiadomo, Krakus to... Właśnie pamiętam, ta walka w końcu w 7-7. Tak, w 7-7, no. Pierwsze 7-7 Marcina, więc zobaczymy. No jeszcze zawsze może ktoś o catchweight poprosi. Chyba, że zrobię catchweighta do 80, więc będzie w swojej wadze. W Krakus weight. Dokładnie. Także zobaczymy. Generalnie kwiecień zapowiada się fajnie, więc będzie też bardzo dużo emocji. Oby chłopaki wygrali, no i lecimy dalej. No dobrze, no to w takim razie zdrowia, życzę, no i czekamy na te ogłoszenia być może. Dziękuję serdecznie, zapraszam na Koloseum. Dzięki.